Gościem Siewie TV jest pan Jacek Cygan, poeta, pisarz, autor tekstów wielu, wielu, wielu piosenek. Panie Jacku, czy to się da policzyć, bo mówią, że ponad 1000. Czy pan dokonał jakiegoś takiego resume? Liczyłem kiedyś. Tak. Potem żona prowadziła domową buchalterię moich tekstów, ale się zbuntowała. I od jakiegoś czasu jest tajemnica właściwie dla wszystkich, ile tych tekstów napisałem. Ja sądzę, że gdzieś 1300-1500, bo jest taki wskaźnik, że teksty, żeby były chronione, to się je rejestruje w Stowarzyszeniu Autorów ZAIX. I ja mam tam zarejestrowanych ponad 1000, czyli ostatnio przekroczyłem 1000. Otworzyliśmy butelkę szampana, no bo to się nie zdarza co dzień. Więc tego się trzymajmy, że lekko ponad 1000. Czyli ja mogę powiedzieć tak, że trudno płodniejszego autora tekstów piosenek, bo no, ja przynajmniej nie znam, a znałem ich wielu. I słyszałem, że Agnieszka Osiecka napisała około 2000 tekstów. Wojtek Młynarski też pewnie już napisał ponad 1000. Tylko, że problem polega na tym, że to jest taka zmienna dynamika. Bo proszę Państwa, autor tekstów to nie jest człowiek, który wychodzi na środek miasta i mówi: jestem wielki, będę pisał. Tylko to jest człowiek, który siedzi w domu, jak zadzwoni telefon i zadzwoni jakiś kompozytor czy artysta, to on wtedy pisze. A jak nie zadzwoni, no to pewnie nie pisze. I ta dynamika się zmienia. Kiedyś pisałem więcej, dzisiaj mam różne pola, na których pracuję. Piszę wiersze, książki i ten sztuki teatralne. I dzisiaj tutaj w Sieradzu promuję moją ostatnią książkę. To jest zbiór opowiadań Przeznaczenie traf przypadek. Właśnie. To jest taka droga, że no, wyrasta pan na całkiem poważnego pisarza. Czy to wiek, siwizna na skroniach, czy to doświadczenie, czy chce się pan sprawdzić w wielu różnorodnych formach pisarskich? Nie, nie. Wydaje mi się, że tu taki element sprawdzenia nie występuje, tylko wiecie państwo, piosenkę pisze się na termin. Ktoś mówi: słuchaj, w czwartek muszę rano wejść do studia, proszę napisz mi. W ten czwartek albo w przyszły czwartek. Natomiast wiersz czy opowiadanie to jest taka forma, która w zasadzie rodzi się sama. I mnie właśnie same przychodziły pomysły na te opowiadania. Gdzieś w różnych miejscach Europy, bo to są opowiadania, które się dzieją w Warszawie, w Krakowie, gdzieś w małym miasteczku na południu Polski, w Rzymie, w Paryżu i tak dalej. I to nie wynikało z tego, że ja mówię: dzisiaj siadam przy biurku, będę pisał opowiadania, bo pewnie by mi nic do głowy nie przyszło. Tylko że z obserwacji, z przemyśleń, z refleksji, z zaobserwowanych takich ludzkich spraw lub usłyszanych, zasłyszanych od kogoś, powstawały pomysły na opowiadania. I one, ja to oczywiście żartuję trochę, mówiąc, że napisały się same, ale coś w tym jest, w tym żarcie jest trochę prawdy, bo nie miałem ani zamówienia od żadnego wydawnictwa, ani nikt mnie nie zmuszał, tylko po prostu spadały na mnie jakoś pomysły na te opowiadania. Więc ma pan chyba rację, mówiąc o tych siwych włosach, że to się pewnie dzieje też z doświadczenia, prawda? Że im człowiek więcej przeżyje, tym może więcej powiedzieć o życiu. Tu jest coś takiego w tych opowiadaniach, ale generalnie w nich interesowała mnie jedna zasada, a mianowicie taka magia życia, że nagle w życiu ludzi dzieje się coś nieoczekiwanego i oni muszą się wobec tego zachować. Niektórzy się zachowują w sposób taki, że jest im źle, dramatycznie, tragicznie, a inni są niewyobrażalnie szczęśliwi, że tak się akurat stało. Tak jak w życiu. Mistrz Andrzej Wajda zdążył, świętej pamięci już niestety,
zdążył zrecenzować te pańskie opowiadania i powiedział coś no, wielkiego dla pana, że większość z nich to są prawie gotowe scenariusze. No oczywiście dzisiaj jesteśmy bardzo pogrążeni w smutku, bo pan Andrzej Wajda wczoraj zmarł, ale my nie byliśmy jakoś zaprzyjaźnieni. Tylko ja wpadłem na pomysł, bo wydawnictwo prosiło, żeby z tyłu książki były jakieś opinie dwóch, trzech osób. Pomyślałem sobie, że pan Andrzej Wajda jest takim człowiekiem, który doceni lub nie doceni te opowiadania. Zgodził się. Dałem mu na początku zeszłego roku i potem, kiedy okazało się, że wydawnictwo już prosi, żeby finalizować stronę graficzną. Musiały być te dwie recenzje, bo drugim recenzentem był pan Eustach Rylski, znakomity pisarz. To zadzwoniłem do asystentki pana Wajdy i mówię, czy pan Andrzej może już to zrobił? Odzwonię, powiedziała. Odzwoniła na drugi dzień, powiedziała, proszę pana, pan Andrzej to czytał. Podobały mu się, ale chciał sobie odświeżyć, tylko nie wie, gdzie jest ta książka. Nie wie, czy ma w Krakowie, czy w Warszawie. I czy pan mógłby jeszcze raz ten rękopis przysłać? Ja przysłałem i za dosłownie dwa dni pan Andrzej przysłał mi te kilka zdań, które dla mnie były wielką nagrodą. Potem jeszcze zdążyłem mu podziękować, bo się raz widzieliśmy. I zostały, prawda? Zostały jako jakiś ślad maluteńki wśród olbrzymich dokonań tego wybitnego reżysera. Pańsko, ale wróćmy do piosenki, bo najbardziej interesuje mnie pana twórczość tekściarska. Ale mnie też bo to interesuje. To jest tak, że piosenka to jest taki mały teatr i to jest takie dziełko, które no, naprawdę trzeba wycyzelować, trzeba coś zrobić, żeby to tak zrobić, tak uderzyć w serce, we wzruszenia, żeby po prostu najpierw zainteresować kompozytora, a później szeroką publiczność. Pan znakomicie tą cechę opanował. Piosenki, naprawdę pańskie piosenki trafiają. Mnie zwłaszcza zastanowiło, że to dla bardzo różnorodnych wykonawców, prawda? Bo tekściarze mają swoich ulubionych, piosenkarzy, piosenkarki, prawda? A pan, proszę bardzo, prawdziwy zawodowiec. Dla każdego potrafiłby pan coś napisać. Dla dzieci trudność ogromna. Pisanie dla dzieci najwyższa sztuka, prawda? Ja zadam takie pytanie. Czy pamięta pan swoją pierwszą piosenkę? Naturalnie. Ja się wywodzę z nurtu tak zwanej piosenki turystycznej, studenckiej. Wyrosłem wokół giełdy piosenki turystycznej w Szklarskiej Porębie. I naszą pierwszą piosenką z moim przyjacielem Jurkiem Filarem była piosenka Sen znaleziony w lesie. Śpiewamy ją do dzisiaj, jest na naszej płycie, na naszych płytach zespołu Nasza Basia Kochana, bo to był mój zespół, który założyliśmy z Jurkiem. Druga połowa lat 70. I stworzyliśmy taką rodzinę, która się potem nazwała Krainą Łagodności od piosenki Wojtka Bellona. Wolno Grupa Bukowina, Nasza Basia Kochana, Ela Adamiak, Andrzej Poniedzielski i wielu innych, dzisiaj już nieznanych wykonawców. A my, ci, którzy zostali, spotykamy się do dzisiaj, występujemy, śpiewamy całe noce te stare piosenki i nowe oczywiście, bo z Jurkiem napisaliśmy teraz kilka na jego nową płytę. A proszę mi powiedzieć, panie Jacku, jak to się stało, że pan w końcu, no, studiował pan cybernetykę na Wojskowej Akademii Technicznej. I to są dość odległe pola, literatura i ta cybernetyka, chociaż planety. Ja sądzę, że ona mogła pomóc, bo dyscyplina słowa u pana jest niesamowita i do tego ten powiew poezji, te skrajne łagodności. Jak to się stało? No po prostu posiłkując się tytułem moich opowiadań, można powiedzieć przeznaczenie, traf, przypadek. Może takie było moje przeznaczenie, że ja kochałem literaturę, poezję, ale przez cały okres liceum, oczywiście nie mówiąc o szkole podstawowej, nic nie napisałem, bo zdawałem sobie sprawę, że nie potrafię. Poszedłem na studia techniczne, bo też się interesowałem matematyką, fizyką. Cybernetyka to jest właściwie nauka matematyczna. I to, że spotkałem na swojej drodze ludzi,
którzy sami pisali, którzy mnie zachwycili tym, że tak można, spowodowało, że ja w rewanżu z moim przyjacielem Jurkiem Filarem, w rewanżu starałem się im coś napisać. Oni to zaakceptowali, zaczęli to śpiewać. Potem założyliśmy zespół i samo to się stało. Zaczęli się do mnie zwracać wybitni zawodowcy, bo tak trzeba powiedzieć, że kiedy dzwoni Seweryn Krajewski, Maria Rodowicz, Krystyna Prońko, to Grażyna Obaszewska, to się nie odmawia. I pomału to zaczęło stawać się podstawową drogą w moim życiu. Nie dało się pogodzić tych dwóch światów, musiałem z jednego zrezygnować. No i zostałem na tej wodzie piosenkowej. A potem doszły publikacje wierszy, bo oczywiście od początku się pisze wiersze, bo jak człowiek jest młody, to wiersz się pisze wtedy, kiedy jest mu źle, prawda? To się tak wyraża. Ale tak to wszystko było, że w sposób naturalny poszedłem tą nową drogą i jestem tu dzisiaj. Ja wiele, wiele lat temu, chyba już ponad 20 lat, tu niedaleko, na tym holu, rozmawiałem z panem Januszem Kondratowiczem. No, wielki mistrz słowa polskiej piosenki, prawda? I on mi coś takiego powiedział, a to sobie dobrze zapamiętałem, że to jest, mówi, warsztat, to się zdobywa latami, prawda? Ale bez odrobiny chociażby poezji nie ma tekstu piosenki. No Janusz Kondratowicz, kiedy ja zaczynałem, był już guru, pisał dla Czerwonych Gitar między innymi piosenki. Ale mam co do niego wspaniałe wspomnienie. Mianowicie, kiedy pierwszy raz moja piosenka była w Opolu w konkursie, jako Róża taki cierń, śpiewała to Edyta Geppert. Przyszliśmy następnego dnia na próbę. I Janusz Kondratowicz, którego piosenka również była w konkursie, przyszedł do mnie, wyciągnął ręce, powiedział: gratuluję ci, wygrałeś, zasłużenie. I jeszcze mówi, nie tylko wygrała twoja piosenka w wykonaniu Edyty Geppert, ale ty dostałeś nagrodę indywidualną za tekst, bo ci się należało. Żadnej zawiści, żadnej niechęci, prawda, żadnego wynoszenia się ponad innych, chociaż on oczywiście był już wtedy bardzo znanym i słusznie cenionym autorem. I od tej pory się przyjaźniliśmy i działaliśmy razem w ZAIKS-ie, w różnych komisjach społecznie, a przede wszystkim go zapamiętałem jako bardzo ciepłego, otwartego człowieka, który, no tak jak traktował wszystkich ludzi tak samo, tak traktował wszystkie piosenki tak samo. Mówi, słuchaj, no to trzeba naprawdę napisać. To się samo nie napisze. No Jacku, miał pan swoich mistrzów. Czy może pan o tych mistrzach troszkę powiedzieć? Bo każdy ich ma. No oczywiście. Ja myślę, że gdyby nie było tej plejady polskich cudownych autorów, poczynając od Tuwima, Hemara, przez pana Jeremiego Przyborę, Agnieszkę Osiecką, Wojtka Młynarskiego, Jonasza Koftę, Janusza Kondratowicza, Adama Kretschmara, to pewnie bym nie podążył tą drogą, nie miałbym takiego celu, żeby robić to samo co oni w tak wspaniały sposób, bo to było dotykalne, prawda? Ja wiedziałem, że jeżeli jest piękna piosenka w radio, kto ją napisał? Aha, Agnieszka. Kto ją napisał? Wojtek. To Jonasz. To po prostu dla mnie fakt, że mogłem się potem zaprzyjaźnić z tymi ludźmi, to było coś niesamowitego, bo to, proszę Państwa, nie dzieje się samo. To nie dzieje się samo, że człowiek ma poczucie, jestem wspaniały, prawda? Proszę mnie tu docenić. To trzeba bardzo małymi kroczkami przez wiele lat pokazać, że coś się umie, że się czuje. I dzisiaj właściwie ja pcham ten wóz, który pchała Agnieszka i Jonasz. Mam takie przynajmniej poczucie. Oczywiście dopuszczam myśl, że ktoś sądzi inaczej. Ale ja mam takie poczucie, że jestem w tym pochodzie słownym, że jestem gdzieś tam wśród nich. Za parę lat mnie też nie będzie, prawda? Nowi to przejmą. Ale tradycja tekstu w polskiej piosence jest wspaniała. To trzeba powiedzieć.
To trzeba powiedzieć. I świadomość, że może się również robić coś w tym ogródku, ta świadomość mnie buduje. Właśnie. Proszę mi powiedzieć, czy ma pan jakieś literackie swoje marzenie? Moim zdaniem to pan jest bardzo już mocno spełniony, ale marzenia są, bo jak ich nie ma, to czy takie marzenie jest i czy może pan je nam wyjawić? Proszę państwa, no ja mam marzenie cały czas takie samo, żeby napisać dobrą piosenkę jutro. Pojutrze, za tydzień. Grzesiu Ciechowski to pięknie kiedyś nazwał. Mówi tak. Z piosenką to jest tak, że krąży ten pomysł, krąży i na kogoś spadnie. I Grzesiu mówi tak. Jak nie spadnie na mnie, tylko na mojego kolegi, jak ja jestem wkurzony, to ja bym chciał, żeby na mnie spadło. Żeby na mnie spadło. A żartując, no to po prostu mam takie marzenie, że bo to jest marzenie nie tylko moje, żeby więcej polskich piosenek było w radiu, w telewizji, żeby nawiązać do tego, że jak ktoś zrobi nową piosenkę, to żeby można było ją usłyszeć, jak było kiedyś. A dzisiaj radio puszcza publiczne w zasadzie po angielsku, a stacje komercyjne puszczają taką papkę, żeby ludzie tylko SMS-owała młodzież, prawda, i żeby jak najwięcej pieniędzy do nich wpływało, do tych stacji. To mnie martwi. Także życzmy sobie, żeby nastał znowu dobry czas dla polskiej piosenki. Jacku, dziękuję i ja życzę panu, żeby to spadało cały czas na pana, bo jak spada, to się później świetnie to śpiewa. Ale wiecie państwo, że to jest trochę niebezpieczne, bo Jonasz Kofta miał w przypływie dobrego humoru takie powiedzenie: spadło to na mnie jak pijany kominiarz. Więc tu trzeba ostrożnie. Żeby spadało ostrożnie. Panie Jacku, serdecznie dziękuję. Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego dla państwa i dla pana. Gościem Siewie TV był wielki poeta polski, autor tekstów, pan Jacek Cygan. Dziękuję serdecznie.